Największa wady mandzia. Pił wódkę z... O! Więcej mi dałeś niż kropelkę małą. Mogę chusteczkę poprosić? Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia nowego odcinka Lekko Nie Będzie Już Teraz Wipli razem z Wojtkiem Golą. Zapraszamy serdecznie, zobaczcie łańce językowe. Oraz rozmawiamy trochę o Fame MMA, o minimajku, o Lordzie. Zobaczcie, z kim Gimpel chciałby zawalczyć. Oglądajcie. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Nie Będzie. Dziś w ramach formatu Otwarte Karty Ignacy Łukowski. Witam Cię, Tomku. Kolega Ignacy, tak. AKA. Tak się zgadza. Dokładnie tak. Co my sobie zagramy? Zagramy sobie w Otwarte Karty i już opowiadam Ci, co tutaj myślałem, się dzieje. Myślałem, że gramy działo. Wojnę akurat. Wojnę chcesz zagrać? Nie mam graliśmy karty wojny. Wojnę. Graliśmy kiedyś wojnę, to prawda. To prawda. Tak się zdarza, dzisiaj zagramy jakby trochę wojny też będzie, bo będziesz mógł trafić na przykład na czaszkę, która symbolem takim niezaprzyjemnym jest, ale do niej zaraz dojdziemy. Oczywiście. Bo najpierw z kart, na które będziesz mógł natrafić, bo będziesz mógł natrafić na jeden z sześciu symboli. Wśród sześciu kart są przed tobą, czyli każda jest dzisiaj inna. Po pierwsze, będziesz mógł natrafić na ikonkę dymka konwersacji, która oznacza przejście do kolejnego tematu. Tak. Po drugie, będziesz mógł natrafić na kość do gry, która oznacza minigrę, krótki przerywnik, który sprawdzi jakieś nasze umiejętności. Dobrze. Słynna czaszka, z wojną już dzisiaj skojarzona, oznacza pytanie kłopotliwe, trudne, ciężkie, a jako, że znamy się bardzo dobrze, to mam bardzo dużo ciekawych rzeczy, o które mógłbym w ramach takiej czaszki Cię zapytać. Oczywiście. Karta numer 4 to karta zamiany i to jest z kolei rarytasik dla Ciebie. Z racji, że również znamy się bardzo dobrze, to również i Ty będziesz mógł zadać pytanie. Ważne w tej karcie jest to, że muszę na pytanie odpowiedzieć i muszę to zrobić maksymalnie szczerze, jak tylko potrafię. Chyba, że z jakiegoś powodu nie mogę na nie odpowiedzieć, wtedy muszę powiedzieć dlaczego. Okej. Okay. I to jest dobry haczyk, żeby się odbić. Mamy też kartę sowy, jako dla najmądrzejszego youtubera w Polsce. Jest karta najmądrzejszego zwierzęcia, bo jest to sowa. I ona wywołuje taki efekt, że jeżeli zostanie wylosowana, to Twoją rolą jest opowiedzieć anegdotę z ciekawym morałem. Dobrze. Może być śmieszna, straszna, mądra, głupia, jakąkolwiek sobie wybaczysz. Dobrze. I mamy też kartę numer 6, kartę płomienia. Płomień oznacza ukochane, ostre sosy, których swoją drogą z Mandziem byliście inspiratorami, bo to wprowadziliście to mniej więcej, to jest ciekawostka. Kojarzę dobrze tą butelkę. Butelkę, to jest Lekko Nie Będzie, ze słynnego brandu. Tak, słynny brand Lekko Nie Będzie, dosyć dobrze jest kojarzony. A powiedz mi, czy jemy to razem wtedy to ostre, czy nie? Jeżeli mnie przekonasz, to tak. Aczkolwiek... Ty jesteś nie do przekonania do ostrych, bo się boisz ostrych i masz złą reakcję. Dokładnie jakby mówiąc to, przekonałeś mnie do ostrego, bo nie wolno się mać takich rzeczy. Dobrze. I ten, co z ważnych rzeczy, każda karta biała i czerwona, jeżeli zostaną wylosowane, wypadają i nie wracają do gry, są jednorazowe. Czarne tylko. Jeżeli natrafisz na czaszkę, czaszka wraca. Czy wszystko jasne? Wszystko jasne. Czyli może być tak, że będą tylko czaszki. Może być tak, że będą tylko czaszki. Ktoś miał tak dużo czaszek, że wracały mu z tak, gości? Tak, zdarzało się. Nie pamiętam kto, ale był taki Marcin... trzy czy cztery razy z rzędu. Był ktoś, że miał dużo czaszek. Że był, miał nie dużo czaszek. Kto. Z rokiem mieliśmy czaszek. Dużo czaszek mieliśmy. Mieliśmy cztery czaszki chyba łącznie w talii. Ale Rok ci dobrą czaszkę akurat zrobił. Dobrą mi czaszkę. On był chyba dobrą inspiracją do tego pytania do Ciebie, nie? Czy on dobrze to wykorzystał jako jedyny? Bardzo dobrze to wykorzystał. To było jedno ja nie ukrywam, że jak dowiedziałem się, że będę musiał wymyślić pytanie dla Ciebie, to Rok bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Bardzo. I jeszcze ten problem, że mieliśmy już... prawdę czy obrzydlistwo, gdzie mniej dużo więcej tych pytań było do Ciebie, to tak, prawda. Dokładnie więc tak. Mam trochę tak, że nie wiem, jakie pytanie Ci zadać, będę musiał coś w locie szyć. Zobaczymy. No to mam nadzieję, że będzie dobre. Dobrze. Kochani, zagrajmy w otwarte karty. Potasowane mamy karcioszki, rozkładam je zatem oto przed Tobą i zobaczymy, na co sobie trafisz. No to mamy gierkę na początek. To dawaj. Zaczynamy sobie luźniutko. Czyli luźniutko. Dokładnie. Zagramy sobie w grę w pięciu słowach. Musisz opisać jakiegoś youtubera używając tylko i wyłącznie pięciu słów. Są to słowa dowolne. Nie liczymy łączników, czyli wszystkich i, a i tak dalej. Mhm. Pięć słów, youtuber. Jeżeli zgadnę, mam punkt. Jeżeli nie zgadnę, to punktu nie mam. Okej, czyli jakby moim zadaniem jest utrudnić jak najbardziej. Ale też, żeby to było ciekawe. Kiedyś duży, dzisiaj mały... youtuber. Och, to jest takich mnóstwo, słuchaj, tak się składa. Ale no, nie wiem, czy wiesz, do czego piję. Kiedyś duży, dzisiaj mały youtuber. Aha. Czy to być może jest Mandzio? Tak, dokładnie. Ach. Do wagi piłem. Nie, no, do wagi. No, tak, Mandzio schudł rzeczywiście. Bo myślałem, że właśnie pójdziesz, wiesz, tym rozumieniem o subskrypcję, czy o coś takiego. To było bardzo dużo. To było tak, właśnie. Było bardzo dużo. Tak, nie, chodziło mi o wagi. Masz coś? Dobra. Znaczy, mam, jakby zrobiłem to już na Ruciakowi. Jakby jest to bardzo fajne i ten, ale może uda mi się wymyślić jeszcze coś nowego. Najwyżej tam to powiem jako ciekawostkę. Aha. To ja, słuchaj, powiem coś takiego. Bardzo nie lubi go TVN.
Gimper. Krużwil. Krużwil. Gimper też mi pasował. Gimper też pasował. To też powinna być dobra odpowiedź. Ale nie, już piąteczka później była grana. Nie wiem, czy pamiętasz. Było, faktycznie. Była, dzięki Stu w ogóle, co jakby chciałem podziękować. Było, faktycznie. Bo tam było coś takiego, że myśmy szkołę parodię robili i to później... I było, później tak. No, wylądowało. Tak, było. Gołem. Jeszcze dalej? Po jednym. No, znaczy po dwa łącznie. Okej. Okay. Podróżnik pił wódkę z pingwinami. Oj, mówiłeś o nim. A, zobaczymy, czy mnie słuchałeś dzisiaj. Jest dwóch. I jakby o... Zawsze mówisz, że autostopem na Kołymę chyba. Może tak mówiłem, może nie. Jest jeszcze ten, przez świat na fazie jest jeszcze. Może o niego mówię, może nie. Mówiłeś o Fazowskim, że pił z pingwinami. Czyli? Przez świat na fazie. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Okay, to dokładnie. Okej, okay, to nie chcę mi się wymyśleć nowego, więc powiem, zadam ci to samo, co Nauczekowi, czyli... No. Jest bardzo, bardzo, bardzo stary. O, to jest złe. To jest złe. O sobie mówi, że jest stary rok. Tak. Tak, bo on teraz nawet zaczął dodawać hashtag 40-year-old. Jest najstarszym youtuberem w Polsce. Tak. DJ Remo jest najstarszym DJ-em w Polsce. No to prawda. Bang, bardzo dobrze. Prawda. Kolejna super karta. Cyk. O, wraca czacha. To dawaj. Czaszka. Zacznijmy rzeczywistą rozmowę. Wiemy, że na początku, przy powstawaniu mniej więcej pracowałeś z Sebastianem Celińskim, który był kierownikiem planu, a jakby później przestaliście współpracować i zacząłeś pracować, jakby na kierownikiem planu to na waszych produkcjach jest Marceli Łukowski, twój brat. Tak, dokładnie. Z kim pracowało ci się lepiej? Z Marcelim czy z Sebastianem? I dlaczego? Śmiesznie się jest w tej pozycji, jak zawsze te pytania zadawaliśmy na Prawdzie czy Obrzydlistwo. Tak. Z kim pracowało mi się lepiej? Powiedziałbym też, to jest prawda, ale to będzie brzmiało jak wymieniając odpowiedź, czyli z jednym pracowało mi się lepiej na jednym etapie, drugim na drugim. Może inaczej. To pewnie jest prawdą. Tak, co jest prawdą. Sebastian był na pewno świetny, jeżeli chodzi o tworzenie, bo on bardzo dużo pomógł przy samym tworzeniu programu, jakby całego takiej pracy koncepcyjnej i tak dalej. Za to dzisiaj Marceli ma dużo więcej doświadczenia i dużo więcej samodzielności. Mam wrażenie, że Sebastian chyba nigdy nie miał aż tyle samodzielności, w szczególności przy planie, ile ma dziś Marceli. No i przede wszystkim Marceli zarządza dziś większym zespołem. Sebastian też wiem, że zarządza większym zespołem, ale bo też już ma doświadczenie, dokładnie, ale już tak, gdzieś obok po prostu. Dokładnie tak. Inaczej, zgoła inaczej. To też były inne realia, myślę, że troszkę inaczej wtedy nagrywaliśmy. Więc nie mogę tutaj powiedzieć, który był lepszy. Mogę zawsze powiedzieć, że lepszy był Sebastian, Marceli z moim bratem się nie obrazi. Sebastian z drugiej strony się też nie obraża, więc powiem, że Marceli. Trochę mogę to wymieniająco odpowiedzieć. Trochę tak. Mogę, bo mam dużo pola. Ja też zapytałem, bo wiem, że Sebastian miał w ogóle kompleks Marcelego. Ma straszny. Miał straszny. To jest ciekawe, skąd miał straszny. A Marceli miał kompleks Sebastiana. Więc Marceli miał kompleks Sebastiana? Tak, bardzo długo. Zapewne się o tym mówi, jak wiesz, siedzisz obok, nie? Ale tak, ale to coś w tym jest. Coś w tym tak, coś w tym jest. Jakby ciekawe jest to, że bo jeszcze wyglądają podobnie tak, się ubierają tak, chyba w miarę. Tak. I... Wygląda to, że oni są nawet chyba podobniejsi do siebie niż ja jestem z Marcelem podobnie. Prawdopodobnie. Jest tak, spora szansa do i tego. Odbywa, że jak jeszcze Sebastian był na planie, to ludzie pisali, ilu jest tych Łukowskich w końcu. Nie, to tak, jest firma, która popiera nepotyzm. Mamy też braci Brzostek, więc wiesz. To bardzo dobrze. To jest tak, popieranie nepotyzmu jest bardzo w cenie. Tak. Dobra, tak. Ja byłem ciekaw. Byłem ciekaw. Myślałem, że taka czaszka... Nie jest turbo. No, nie jest turbo. Nie, a co ciebie można turbo strzelić? No właściwie to bez wyciągania prywaty. No bez wyciągania prywaty. Tak, ja właśnie się boję z tym obróceniem pytań, że z tym boję się właśnie, że nie chcę ci wyciągać jakiejś strasznej prywaty, a dlatego ciężko coś strzelić. Bo później jeszcze może być czaszka. Tak, ale to też jest chyba dosyć low. Nie ma co, tak, zgadzam się. Tak. Można na pewno wyżej. Idźmy z tej strony. Skrajnie z lewej. Skrajnie z lewej. No to mamy płomień, słuchaj. No dobra, i tutaj... Jak możesz spróbować mnie przekonać, żeby nie pić tego sosu? Znaczy powiem tak, nawet rozmawiając jeszcze przed wejściem, było tak, że rozmawialiśmy właśnie o ostrości sosów i to jest sos lekko nie będzie. Sos lekko nie będzie, brand. I pamiętam, przypomnieliśmy sobie historię, jak... Przynieśliśmy ze studia Tomkowi ten sos i on go zjadł tak, i miał taką reakcję alergiczną. I właśnie potem rozmawialiśmy jeszcze przed całym startem. Ja miałem wtedy jeszcze 10 minut później nagranie, żebyście mieli świadomość i oni jakby trochę nieświadomie mnie tym no dlatego teraz dołożyło się do środka nagrania, więc ja wychodzę z założenia, że ty się ostrego boisz i jakby nie będę ci tego proponował, bo jesteś zbyt słaby, żeby to zjeść, więc nie wiem. Który jest mocniejszy? Dawam bez mocniejszy. Okej, dobrze. Mam jakąś łyżkę? Mam jakąś łyżkę, proszę cię. A, dobrze, okej, w porządku. Przyłączasz się do mnie, czy nie? Od magicznego stołu. Ja żałuję zawsze. Wiesz co, ja zawsze się unoszę dumą i mówię, ja nie wezmę. To weź ten lekki. Zawsze tak żałuję. Nie, no to jak już weź, no to dawaj do bombę. No to dawaj. Jedziesz pierwszy po gospodarsku? Proste. Jaki? Nie całą chyba, nie? Parę kropel. No krupelinio, malinio. Tą samą łyżkę mam? Dobra. Tak. Boże. Po rodzinie. To zawsze jest zły pomysł. I zawsze to robisz? Zawsze to robię. I zawsze żałuję. Tak jest. Niestety, tak bywa. To, a to w ogóle zepsułeś zasady, bo miałeś mnie przekonywać, żebym ci odpuścił,
żebyś mi odpuścił. Tak, a myślałem, że się przekonujemy, żebyś ty wziął ze mną. Tak? Tak mi się wydaje. To fajnie. Woda panu się jest jeszcze gorsza, bo woda dużo bardziej rozciąga. Rozprowadza kapsaicynę. Tak. Opowiadam to każdemu gościowi, a potem sam to robię. No. Wybierz kolejną kartę. Proszę tą. Nie jest aż tak źle. Masz. Dobrze, nie jest aż taka złota woda. Największe wady mani. Minimum 3. Proste. Zaniechanie. Czyli często rzeczy, które są... rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, on bardzo łatwo odpuszcza i ich nie kontynuuje. I jakby często pewne projekty przez to dłużej stoją, które mogłyby ruszyć dużo szybciej. On ma podobną rzecz jak ty, czyli taką troszkę niekiedy perfekcyjną manię, która bardzo przyspiesza, spowalnia różne procesy, jeżeli chodzi o czegoś tworzenie i tak dalej. I takie może, myślę jeszcze. Myślę. Przez to, że niekiedy on ma na przykład duży wynik na czymś mamy albo na jakimś medium, to często rezygnuje z jakiegoś projektu, który wymagałby na przykład czasu, żeby osiągnąć ten wynik, bo miał zbyt mały wynik na początku. Więc myślę, że to są takie trzy. Czyli ma potrzebę, żeby być zbyt dobrym ciągle, nie? Czasami tak, no, czasami tak jest. A aż tak ci zadziała ta bomba? O, więcej mi dajesz niż kropelkę małą. Mogę chusteczkę poprosić? A nie jest aż tak źle, no dałem trochę większe, no fakt. Uważam, że jakbyśmy z Bandziem kiedyś coś mieli robić, to albo wyszłaby najgenialniejsza rzecz, którą stworzyła ludzkość, albo nic. Nie, stworzyłaby, byście stworzyli taką bardzo dobrą rzecz, tylko że trwałaby ona przez 2 dni. Mhm. Tyle. Ja tak, tak uważam. By było. Kolejna karta, proszę cię bardzo. Sala mądra głowa. Tylko zabawkę teraz. W domu. Mój syn dostaje teraz więcej zabawek niż ja i dostaje kupę fajnych rzeczy, ja nie dostaję żadnych. O. I są te wszystkie śpiewające laptopy i inne rzeczy. Tak i właśnie dostaliśmy taką sowę mądrą głowę, która siedzi i cały czas opowiada jakieś anegdoty. A ja nie opowiada? Tak, cały czas. A ja nie będę opowiadał tej anegdoty od sowy, tylko powiem inną anegdotę. To jest stara anegdota. Chyba kiedyś opowiadałem. O Żydzie i kozie. Znasz ją? Możliwe, że mi opowiadałeś. Dobra. W każdym razie jest tak, że Żyd przychodzi do rabiego i mówi: rabi, rabi, mam 4 córki w domu, 3 synów, mieszkanie małe, żonę, nie mamy miejsca na nic. Rabi tego mówi, to weźcie kozę. Mówi: rabi, ale jak to kozę? No weźcie kozę do domu i zamieszkaj z tą kozą. Mówi: rabi, no przecież to jest najgłupszy pomysł świata. Mówi: zrób to i przyjdź do mnie za tydzień. Wziął Żyd kozę, jak posłuchał rabiego, przychodzi po tygodniu, mówi: Boże, rabi, jest dramat, no jest jeszcze gorzej, po prostu ta koza jeszcze stoi po środku mieszkania, odbijamy się wszyscy od siebie, nie da się żyć. Mówi: przyjdź za tydzień. No przychodzi za tydzień, sytuacja się powtarza, tak samo narzeka. Przychodzi znowu za tydzień i wtedy rabi mówi mu: pozbądź się tej kozy, przyjdź do mnie jutro. Pozbył się kozy, przychodzi rabi. W moim domu pojawiło się nagle tyle miejsca. Całe założenie polega na tym, że bardzo często nie doceniamy tego, co mamy, a narzekamy na rzeczy, które są i dopiero w sytuacji krytycznej albo jakiegoś takiego przetłoczenia przesuwa nam się granica. Przesuwa nam się granica, ten próg bólu. To jest bardzo, taka bardzo prosta anegdota, ładna. Stara dosyć, tak. Ja wiesz co, miałem coś takiego na przykład, że nie powinienem o tym mówić, bo jakby to jest po prostu argumentum ad Hitlerum tak zwany, ale jak miałem taniec z gwiazdami, no, to jakby jak doszło mi 7-8 godzin dziennie, codziennie, musiałem wszystko, co robiłem, no, ścisnąć po prostu takie małe okienko czasowe, bo taniec z gwiazdami mi zajął, to trwało 3 miesiące, nagle on się skończył i wróciłem do tego, co robię, czyli to nagle tak, Jezu, ile jest czasu? Mam czasu wolny. Wszystko da się zrobić. A było, nie no mordo, nie mogę się spotkać, no, chętnie bym wpadł, ale po prostu nie dam rady, no, nie dam rady, na nic nie było czasu. A teraz się jakby okazuje... dzień się nie, magicznie się nie wydłużył, albo nie wydłużył się, jakby totalnie nagle się okazuje, że wiesz, totalnie inaczej. No więc tak jest, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, granice można przesuwać, na przykład granice za Filmowskiej. Ja mam teraz tak, jakie ładnie. Ja mam teraz też tak ze snem na przykład, że jak jest, wiesz, syn... Jak się dziecko rodzi, to się okazuje nagle, że 3 godziny snu to wystarczająco. 7 godzin to jest totalnie rewelacyjny sen. Chill out, znaczy, ja jestem, wiesz, facetem, więc i tak mam jeszcze lżej w tym wszystkim, nie? Ale moja żona ma zupełnie ciężej i jej... też się przesunęła granica snu. To na pewno. Środek. I kolejna karta. Przesunęła się na zamianę. Kurczę, ja tak czekam na dymek, bo mam jeden wątek, który bardzo chcę poruszyć. Okej. Okay. Ale dobra, niech będzie zamiana. Czy przy całej zmianie wizerunku, bo, którą przeprowadzałeś i jakby zaczęła się ona już dużo wcześniej, przy Overwatchu, później lekko nie będzie i to wszystko. Też czasami spotykam się z takimi komentarzami u ciebie pod filmami albo na grupie twojej, że przez te wszystkie wydarzenia
przez twoje bezpieczeństwo, jak musisz mówić pewne rzeczy i wypowiadać, że boisz się tego, czy nie sądzisz, że trochę w języku stałeś się bardzo często taki śliski, nie trafiający w punkt? W te otwarte karty oczywiście są trochę tego zaprzeczeniem, ale bardzo często w twoich programach albo wypowiedziach gdzieś, gdzie się pojawiasz, masz bardzo często taki strasznie wyważony język, ważący wiele słów i jakby bojący się wszystkiego. Czy nie sądzisz, że tak, że to jest dostrzegalne w twoim odczuciu, czy nie? I czy to jest wyrachowane? Znaczy tak, na pewno był okres, kiedy było to widać. Bardzo. Ja to czułem. No. Znaczy wiesz co, czy było to wyrachowane? Częściowo na pewno, ale było w telewizji. Ale było też lękowe. To jest na przykład jakby rzecz, na którą ja pracowałem, o czym mówiłem chociażby też w rozliczeniu z przeszłością. Ja czułem, że miałem to lękowe. To znaczy bałem się powiedzieć cokolwiek, bo bałem się, że nawet jeżeli jakby będę miał dobrą intencję i powiem coś okej, to przez moją przeszłość i przez to, że jakby robiłem słabe rzeczy kiedyś, natychmiast to zostanie odebrane. A to jesteś ty? Taki gadający w taki sposób, czy nie? Wiesz co, no to możemy wejść w pytanie filozoficzne, kim jestem ja. No. Uważam, że jakby to jestem ja pod tym względem, że doświadczenie i jakby to, że dostałem kiedyś po mordzie, zmieniło mnie, że mi to wybudowało. Wiesz co chodzi? I mam taką zasłonę. I mam zasłonę, jak pracuję przed kamerą już teraz. Nie jest tak, że jakby pokazuję 100% siebie, jakby wiesz, wszystkiego, ale myślę, że to jest zdrowe i myślę, że wszyscy to trochę mamy. Bo my też, jak rozmawiamy prywatnie, rozmawiamy inaczej niż przed kamerą czasami. No nie wiem, mam wrażenie, że ten odcinek nie był, niewiele się różnił od tego, jak rozmawiamy. Ten? No ten, poprzedni, w sensie Nie, że się różni. Inaczej? Mamy momenty, kiedy rozmawiamy inaczej. Na pewno przeklinamy mniej. Na pewno przeklinamy zdecydowanie, bo tu nie przeklinamy prawie wcale, a normalnie przeklinamy dużo. Pozwalamy sobie na mniej, kiedy jesteśmy przed kamerą i to dotyczy, jakby myślę, wszystkich pracujących przed kamerą. I teraz ja byłem kiedyś taki, że takie rzeczy pokazywałem po prostu publicznie, jakby, bo tak miałem. Nie? Często ubierałem to w jakąś konwencję żartu, komedii, różnych takich rzeczy. Często jakby na to nachodził jeszcze mój czarny humor, który uwielbiam. Ja w sumie śmieję się ze wszystkiego, nie mam granic, ale jakby nie robię tego publicznie. Nawet zobacz teraz, jak pięknie odpowiedziałeś na to pytanie, dałeś mi całą analogię do telewizji, do kamery, do wszystkiego, że właśnie tego trochę pijesz. Zamiast czasami odpowiedzieć może prosto i tak dalej, nie? To bardzo często robisz właśnie bardzo ładne wymizgi, umizgi, odejścia w bok. Moja intencja zawsze jest taka, żeby to było precyzyjne, co mówię. Okej. Jakby uważam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jasne, że nie, dlatego ci zadałem to pytanie, wiesz. Jakby zrobiłeś presupozycję, bo użyłeś słowa śliskie i nigdy ci nie przytaknę na słowo śliskie, bo nie uważam, że to takie jest. Gdybym tak uważał, to bym tego nie robił. Rok, przepraszam, dałeś wysoki poziom pytania. Chciałem w jakikolwiek sposób dociągnąć. Ale nie, było jakby było dobre, ja się z tym zgadzam częściowo. No, nawet powiem ci, może od tej strony, miałem moment, gdzie czułem, że jestem tak cholernie nijaki i uważam, że miałem moment w mojej działalności, które jakby byłem produktem pod zarabianie pieniędzy. Ja zrobiłem nawet taką ankietę, jakby gdzie tam zbierałem jakieś, lubię zbierać dane często od widzów. Pamiętam to wizerunkowo. Jakby dlaczego te ankiety były cenne dla mnie, że zmierzyłem się wielokrotnie z oceną, że brakuje jakby czegokolwiek pod spodem, że jest to po prostu płaskie. Jest płaski YouTuber, jakaś taka wydmuszka, jakby deale są spoko, ludzie się cieszą, że mi się fajnie układa, ale czują, że tam nie było nic pod spodem. Mam wrażenie, że od stycznia tego roku się to trochę zmieniło, że pozwalam sobie na więcej luzu, więcej siebie, więcej żartu, nawet... A co z tymi wszystkimi, którzy wcześniej się już odbili, nie? Wiesz, nigdy nie wiem, czy wrócą, nie? To trudno. No trudno, to trzeba z tym żyć, nie? To jakby trudno, tak. Trzeba z tym żyć i tyle. Jakby to jest dosyć ciekawe też, bo podrzucę wam anegdotę w kontekście tego, jak powstał mem Żmija. Żmija jest bardzo dobrym memem, bo byliśmy na... Mogę to powiedzieć, to jest prywatna dosyć sytuacja, ale... Jak była, to był chrzest twojego syna, a mojego chrześniaka. No. I byliśmy już po sporej ilości alkoholu. Nie pamiętam wątku. I doszło do wątku. Jest wątek, że jakby jestem również prowadzącym na kanale AGO. I jakby utożsamiam się, jestem ambasadorem. Wiem. I teraz jakby Ignacy bardzo jasno stawia sprawę, że cześć, jakby poniekąd AGO jest trochę moim klientem. Ja mówię, ale jestem ambasadorem, jesteśmy dość blisko w marce i tak dalej. I jakby często wpada mi pomysł na fajny odcinek. Mówię, dawaj Ignacy, wpadnij, zrobimy fajny odcinek. Jakby tu mamy pewną niezgodność, bo Ignacy mówi, że jakby dobrze, że fajny odcinek, ale to dalej kanał klienta. I jakby w dniu chrztu syna Ignacego, właśnie gdzieś tam mimochodem, jakby Ignacy powiedział, że chciałby koszulkę od AGO, bo bardzo mu się podobają. Na siłownie są super, wyglądają, tak. I tak dalej. Ja mówię, to wpadnij od razu na kanał. To prawda. Już jakbyśmy po alkoholu, to Ignacy tak usiadł i... Ty Żmijo, w dniu chrztu mojego syna, w moim mieszkaniu. Było, taki sporter. Pani mówi, zobaczcie, to jest Żmija właśnie, to nie jest mój przyjaciel. Tak było. Tak było. I stąd powstał mem właśnie, że Żmija, że właśnie mówienie... Nie wiedział, że to już jest memem nawet. Ładny. Jest z Sebastianem jakby bardzo... A, już od razu zmemowaliśmy. Dobrze, dobrze. Od razu. Dobrze. Więc to jakby nie umieszkałem również składając życzenia, jakby wykorzystać tę okazję. Żeby się wpadli do AGO. To prawda. Więc robi się z tego taki mem i to jakby to jest poniekąd to. To patrz, więc zaczęliśmy rozmawiać, jak ty zacząłeś mówić.
zauważyłeś, bo wcześniej była tu gierka, coś. Ale weszło też. Ale teraz tam zostały dwie fajne rzeczy. Przedwątek, zostały dwie fajne rzeczy, które już tylko będziemy mieli rozmowę, dawaj. Więc możemy zrobić to. A nie chcesz chmurek? Chcesz chmurki. Chcę chmurkę. To jest chmurka. Wiem, że chciałeś. My mamy chmurkę. Słuchaj, mamy taki wątek, o który też jakby prywatnie bardzo często toczymy dyskusję. I jakby bardzo uważam, że jest to dobry wątek do debaty publicznej, mianowicie wątek pokazywania swojego życia prywatnego na social mediach. I mamy totalnie różne szkoły. Mamy szkołę ludzi, którzy nie pokazują swojego życia prywatnego w ogóle. Jest bardzo dużo celebrytów. Tak, jest bardzo dużo. Po drugiej stronie skali masz celebrytów, którzy pokazują swoje imprezy, wizyty. Nie mówię celebrytów, aktorów, którzy totalnie. Nie pokazują zupełnie. Tak, w ten sposób. Jakby masz to, to jest jedna strona skali, ale drugą stroną skali są celebryci, którzy pokazują siebie pijanych na imprezach, swoją rodzinę, jakieś sytuacje typu właśnie wizyta u dentysty, czy cokolwiek innego. No to właśnie też mnie raz do przyszło. Jak masz dwie strony medalu i jakby chętnie podjąłbym dyskusję, jak czujesz, co jest słuszne i dlaczego pewne rzeczy wyglądają, jak wyglądają, szczególnie w wątku, o którym dużo rozmawialiśmy, pokazywanie swoich dzieci. To prawda. Publicznie. To jest, no teraz ci jakoś tak... To jest ważne, bo rozmawialiśmy i w kontekście kanału syna Człowieka Wargi, Tymona, o kanale Ty Monster, i też rzuciłeś taką tezę, że nigdy nie chciałbyś, żeby twój syn był youtuberem albo pracował gdzieś tam w twojej sferze. Tak. Dlaczego? Według mnie, że jesteś dzieckiem, to bardzo długo nie podejmujesz do końca świadomych decyzji tego, co robisz. Problem z byciem youtuberem jest taki, że jesteś nieustannie wystawiony na opinię. I jeżeli jak długo wiesz, jesteś wystawiony na dobre opinie, to super. Ale mówimy o dzieciach, które nie do końca ich cały mózg, jakby inteligencja emocjonalna, to wszystko nie jest do tego stopnia rozwinięte. I przy dorosłych osobach już zderzenie z internetem może bardzo często powodować, wiesz, pewnego rodzaju zakrzywienia percepcji, własnej wartości, a w szczególności, jeżeli spotykamy się z tymi negatywnymi komentarzami, to w przypadku dziecka mam wrażenie, że on nie do końca ma wybór, a jest w coś takiego włożony. I to jest dosyć skrajny przykład, jakby, wiesz, to zawsze jest jakby kwestia rodziców, którzy taką decyzję podejmują i oni tutaj decydują. Ale na przykład miałem duże opory w ogóle na samym początku, czy w ogóle pokazywać na przykład na zdjęciach mojego syna. Ja w ogóle mojej rodziny nie, tak. Pamiętam, że początkowo mówiłeś, że nie. Bardzo długo jakby teraz wiem, że jakby to się pokazuje. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak tam wyglądają zdjęcia. Raczej twarzy staram się rzadko, chyba było jedno zdjęcie takie jasne. Ja widziałem chyba u twojej żony Dominiki na Instagramie. Ale u mnie na Instagramie, powiedzmy takim kolega Ignacy, to staram się chyba jedno zdjęcie z oczami. Z drugiej strony, no można łatwo dotrzeć gdzieś tam do tych zdjęć. Oczywiście, niemniej jednak to nie jest tak, że wiesz, rzucasz hej i jakby wiesz. Tak, to jest moje bobo. Tak, to jest moje bobo, patrzcie, oglądajcie i tak dalej. A już w szczególności w takich zdjęciach, minach, które mogą być przerabiane, wiesz, pod jakieś różne rzeczy. Ja też wiem, że i tobie, wiesz co, przesuwać ta granica trochę, bo pamiętam jeszcze przy Liczturze, to ty byłeś w... Ja na Liczturze założyłem Instagrama. W ogóle swojego. Moje pierwsze zdjęcie jest Licztur. Dominika jakby nie, nigdy, dziecko jakby przed... Nie, nigdy, a jednak trochę ta granica się przesuwa. No, mijają lata, nie? Tak. Mijają lata. Rodzinę mojej też raczej nigdy nie pokazałem. No powiem się gdzieś Marceli, wiesz, w pracy ze mną, to też się troszkę to ruszyło. A nie czujesz, że trochę... Zmieniły się czasy w ogóle, jeżeli o to chodzi. Bo ja na przykład pamiętam, że wiesz, 3-5 lat temu internet był na tyle niebezpiecznym miejscem, nazwijmy to, że jakby pokazanie swojej rodziny mogło podobać, że ktoś ich będzie stalkował, jakoś ich nękał. No wiesz, może ja też w takich czasach zaczynałem na coś takiego. Na YouTube, no nie? Teraz mam wrażenie, że to totalnie gdzieś tam zanikło, z nielicznymi wyjątkami, nie? Nie wiem, czy to jest dobrze. Też nie wiem, czasy takie dobrze. Są. Czasy takie, takie są. Czy to dobrze, czy to złe? Wiesz, jakby też nie chcę wejść w taki dziadkowy, o, kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Dzisiaj wszyscy wiemy, że nie ma czasu. Lecimy jeszcze jedną czachę? Masz jeszcze czachę jakoś, czy już nie masz? No właśnie nie mam jakoś turbo, wiesz, czekaj, coś miałem. Tak łatwo mi poleciałeś z tym, o, złe cechy Mandzia, o, kto lepszy. Basic. Myślę, że coś walniesz. Mógłbym cię zapytać o film. No, dawaj. Jaka była prawdziwa intencja? Dobra, nie mam szyję w locie. No? W przygotowaniu filmu o znanym lotniku. Przekręcę prawdopodobnie imię nazwisko. A, o lotniku, o Skalskim. Tak, to były dwie intencje. Po pierwsze było to jakby... Przypomnę sytuację. Jakby być może jakby wrzuciłeś jakby taki film, który był... Zminusowany, ciekawostkowy, no. Tak, ciekawostkowy, jakby opowiadający ich historię i tam pojawiło się lokowanie. Tak, pojawiło się lokowanie. Więc to jest jakaś rzecz, którą jakby stwierdziłem, że można... Chciałbym, że ona jest aż taka mocna. Nie, wydaje mi się, że nie aż tyle, bo... Bardzo mocna, w ogóle to była chyba pierwsza mocna reakcja twojego community na coś takiego. Wiesz co, nie, bo to wtedy już było kilka reakcji w ogóle mocnych, bo ja wtedy byłem w bardzo takim skokowym momencie, co ja chciałem robić. Tu próbowałem jakiegoś vloga wrzucić, coś tam o trybie. Coś próbowałem z tym zrobić, coś z tym. I wtedy tak, to się złożyło z tym, że był wtedy deal z War Thunderem, chyba któryś z tych lotniczych. I wrzuciłem coś takiego. Pewnie ja uważam, że tam gorsze było wtedy fakt, niż że w ogóle skakałem z formatem, w ogóle że nie bardzo wiedziałem, co robić. Pod deal taki chyba, aczkolwiek to był w tej formule Legend, która jest chyba gdzieś z zagranicy zapożyczona. Ja napisałem wtedy do Dominika Szarka, czyli z kanału futbolowego, który miał właśnie Legend z tą muzyką, z tym systemem montażu. On miał piłkarza. Ja już napisałem do niego, ej,
czy nie będzie problemu, że skorzystam dokładnie z twojej formuły. I powiedział, że spoko. Powiedział, że spoko. No to co tobie można jeszcze szczaszkować? Nie wiem. Z publicznych rzeczy, bo prywaty nie chcemy ruszać. Nie, prywaty jakoś nie. No trochę ruszyliśmy, wiesz, gdzieś tam. No troszkę ruszyliśmy, nie? Jest jeden wątek, którego nie ruszyłem. No. Bycia drugim. O. To jest wątek, który jest do ruszenia. Że jest taki film nic śmiesznego o tym. Nic śmiesznego. Nic śmiesznego nie ma dużo tego wątku. Nie. Masz w kontekście braci. Cały film jest o tym. No, że drugi zawsze ma drugi. No bardziej, że mam wrażenie, że nie drugi, tylko nie, bardziej, że tak. W ogóle że źle mu w życiu idzie, nie? Tak. I zawsze jest tym gorszym. Ja jestem tak, tą prawą ręką jestem. Zawsze tak. Jesteś tą prawą ręką tak. I zawsze jesteś działający byłem przy listurze, tak. Zawsze byłem z boku, tak. Raczej tak, zawsze jak ze mną? Jakby inaczej, tak też zacząłeś trochę, nie? Że jak zaczynaliśmy, to na zasadzie, to chodź, wpadniesz do mnie na materiał i jakby sporo. Robiłeś sporo solowych rzeczy, ale zawsze lepiej się bronisz pracując z kimś. Pamiętam, że doszliśmy kiedyś do tego doszliśmy, wątku dokopaliśmy się do tego, i robiliśmy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy dobre, złe? Nie jest. Jak jest. Jakieś. Takie jest. Jak ty się z tym czujesz? Jest. Wiesz co, nie wiem, mi jest to bardzo bliskie, po prostu. Ja bardzo lubię pracować w grupie, bardzo lubię pracować z ludźmi. I wiem, może mam taki zespół, że często potrafię się dogadać z tymi trudniejszymi charakterami, które często... Nie dogadałyby się między sobą. Ten sam charakter nie dogadałby się ze swoim własnym ego, więc... Na przykład. Więc może mam jakiś taki zespół, że potrafię z takimi osobami jakoś pracować. I często może pomagam w jakoś ten potencjał dokręcić, żeby było mocniej. I może też dzięki temu, że ja nie mam aż tyle często przebicia takiego frontmańskiego, bycie obok takiej osoby dużo pomaga. Chociaż to też jest zmienne, bo znowu... Czy ty wtedy, myśląc o sobie w tamtych czasach Reasonowych, byłeś aż takim mocnym frontmańskim charakterem? Nie. Niekoniecznie wcale. Nie, ja wręcz bałem. Ja trochę chciałem, a trochę się bałem. Ale czasami nie. Wypychałeś mnie do pewnych takich społecznych kwestii, takich liderskich. O, jest no, pierwsze spotkanie z widzami. No, a to tak. Ale nie, nawet już nawet już na samym Reasonie. Już na później, tak. Tak, tak. To mimo teraz więcej mi się czegoś takiego pojawiło. Teoretycznie byłem drugi, ale i tak często mi spotykały mnie takie, wiesz, obowiązki kierownicze bardzo często wtedy, nie? Zgadzam się. Pomimo tego. Ci mniej więcej, no. Trochę inaczej, na pewno. No, jest inaczej. Aczkolwiek tam masz już trochę dwóch frontmenów, ten cały format już jest podobny. Tak, jest troszeczkę inaczej. Jest troszeczkę inaczej. Inaczej. No. Miałem jakiś wniosek, który rzuciłeś do tego... Ale tak, w duetach uwielbiam. Jakby każdy w duetach, w trio, w czwórkach, jakby dużo lepiej mi się tak nagrywa. Nie wiem dlaczego, może to jest kwestia jakiejś energii, ale... A, wiem, pamiętam, co chciałem rzucić, jakby wniosek, jakby teza, potwierdź lub zaprzecz, jakby obserwacja, z którą możesz się nie zgodzić, że mam wrażenie, że tobie często brakuje... Inaczej, że ty świetnie działasz na iskrze, którą ktoś tobie rzuci na zasadzie pomysł, zróbmy coś, lećmy. Jakby jesteś gościem, który się zaangażuje, rozpisze cały plan, będzie pilnował, żeby to się wydarzało, jakby włoży w ogóle wiesz, 300% siebie, ale mam wrażenie, że po prostu... Nie mam iskry. Nie masz zapłonu. Nie mam zapłonu. Nie masz świetnym silnikiem, ale musisz mieć kluczyki. To są jak stare, wiesz, kuchenki te gazowe, że musisz podejść z zapałką albo z tym takim... Tak. Jak już jest zapałka, to jest świetnie, ale jakby potrzeba tego, gdzie często mam wrażenie, jakby frontmeni mają na odwrót. Czyli... Strzelają pomysłami. Słuchaj, może każdy frontman potrzebuje swojej kuchenki gazowej. Dokładnie wiesz, tak. No, nigdy nie wiemy. No. O Jezu. I to jest bardzo dobre podsumowanie. Słuchaj. To jest bardzo dobre podsumowanie. Tak jak każdy YouTuber potrzebuje prezentów w otwartych kartach. I słuchaj, mam dla ciebie oczywiście kartę. I bardzo ładnym motywem, na który jeszcze spojrzę sobie, zanim ci ją dam, bo mi się wyjątkowo podoba. Proszę bardzo. Król Pierre. Z Heroesów. Z Heroesów, dokładnie. Z Heroesów. Starszą Heroesową. Bardzo ładny, bardzo dziękuję. Typowy gracz wieżowy. Typowy gracz. Właśnie wieży, bo nie ma karty wieży. Nie ma karty wieży, to prawda. Bardzo dziękuję. Karta dla ciebie. Bardzo dziękuję. Jakim królestwem mógłby władać ten król? No, Rafi, jeżeli Heroesy, nie? Jakim innym? Rafi. Bardzo dobrze. No. Bardzo dobra odpowiedź. Lubię to pytanie zadaję każdemu, kto ma króla, bo każdy odpowiada trochę inaczej. To było dla mnie bardzo proste. Miałem herpę Rafi. Więc mogę odpowiedzieć. Doskonale. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. A wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Lektury. Będzie w każdy piątek i wtorek o godzinie 18. Wbijcie także na iPlay, gdzie już teraz przedpremierowo dostępny jest kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!